Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam najlepsze kompozycje w patchu 9.24, czyli w drugim zestawie Team Fight Tactics Force of Nature, w nadal to się chyba nigdy nie zmieni, zawsze tam będzie bardzo mocny item, D daje nam dodatkową postać, możemy wrzucić cokolwiek tylko chcemy, e, bo głównie przez to, że mamy teraz możliwość grania doktor Blendera, bardzo dobrze robimy go pod Playmastera. Infinity Edge wskakuje wysoko w rankingu teraz, bo e, Phantom Dancer został bardzo znerfiony, e, przez to, że często jest grany Blender, to też chcemy mieć Morello oraz Red Buffa, że będą, którym się tak często nie leczył. I Seraph jest bestie, że osobiście mój ulubiony item, bardzo lubię go grać. Może to przez to, że jestem fanem Kindred i zawsze tego na Kindred wrzucę. Bardzo dobry czas na Ezrealu, na, na Kogmawie. Można dla niego znaleźć wiele zastosowań w Atierze, nadal Phantom Dancer i mnóstwo itemów jest teraz bardzo dobrych w Atierze. Thieves' często możemy wrzucić na taką postać jak Sion, na którą nie chcemy specjalnie wrzucać itemków, ale jakie itemki się tam wylosują z tej rękawicy, to będą działały. Sytuacyjne itemki, tak jak Gurion's Angel, Zephyr, Dragon's Claw, wszystko tutaj, jest... tutaj sobie możecie zerknąć, zostawię Wam linka. Co bym tutaj zwrócił uwagę? Na co bym zwrócił uwaga, uwagę? Na Rabadona. 75% zwiększa nam obrażenia magiczne, czyli też często wrzucam na Kindred. Ginso jest bardzo mocny na Lightów, na, na, na Luciana też możemy zagrać Giant Slayera, Hurricane'a oraz Swordbreaker'a. Nie wiem czemu Swordbreaker jest na C, jeżeli on ma taką samą siłę jak, jak Hash. Dziwna decyzja tutaj jest. Myślę, że one są mniej więcej takie same tej temki. Ja wolę grać Sword Breakera na Lucianie osobiście, tak więc zobaczymy jakie tutaj kompozycje są. Jeszcze co można brać z karuzeli. Recover Boa, armor, spad, rod, bf. Osobiście ja lubię grać pod łezkę pierwszą, żeby zebrać tego serafa jak najszybciej. Ale jak najbardziej spatula oraz łuk możemy brać jak najszybciej. Armor niespecjalnie myślę, rod, bf. RODA na pewno, BFA też niespecjalnie, zależy pod co idziecie. I pierwsza kompozycja Nocturne Blender, mówiłem o niej już we wczorajszym filmiku. Tak więc, jeżeli chcecie sobie dokładnie zobaczyć, na czym ta kompozycja polega, to wszystko jest tam dokładnie opisane. Nie będę tego mówił jeszcze raz. Generalnie o co chodzi? Robimy z Nocturna Blade Mastera. Wrzucałem o dwa razy Infinity Edge i zabija on wszystko, przez to, że mamy czterech Blade Masterów w kompozycji. Często się odpala, często się kręci. Dlatego nazywam go Blender, czyli Mixer bo właśnie tak wygląda, jakby się cały czas kręcił. Hurricane Hash oraz Redbuff na siwirce. a zamiast Hurricanea możemy wrzucić jakiś inny item, ale Hasha oraz Redbuffa musimy mieć. No i reszta tutaj jest całkiem standardowa. Rexa pod Stila, tutaj mamy Kazixa pod Deserta. Wrzucamy jeszcze żadne pod Mystika z, z, z Masterem. I jeżeli nie mamy Mastera, to po prostu gramy. Atrox'a i w sumie tutaj nic więcej o tej kompozycji nie będę mówił. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć Całą tą kompozycję, jak ją grać i, i zobaczyć przykład, to macie możliwość ten drugi filmik mój zobaczyć. Trzech seminariów, trzech asesynów, dwóch ocenie, trzech to też jest bardzo mocna kompozycja, często grana i dobrze, dobrze się sprawdza, jest systematyczna. Tylko ciężko jakby w nią przejść w midgame głównie przez to, że musimy znaleźć asesynów. Którzy bardzo często będą zabierani przez tą kompozycję. E, Kazik się tutaj pokrywa oraz Kiana się tutaj pokrywa. E, ci gracze będą szybciej rodować pod tą kompozycję niż ci gracze grający to. Więc tutaj tego Kaziksa oraz tą Kianę będzie ciężko znaleźć. Później po prostu wrzucamy legendarki na dobrych itemach. Mamy Samonera, mamy Assassina. Mage Majorów już się w tej kompozycji nie gra, tak więc to zawsze jest Samoner Assassin. Na, możemy zaczynać też na Utilu, żeby mieć wardenów oraz oceanicznych. Tutaj jeszcze Kiana bardzo fajnie, jak jest oceaniczna, no ale wiadomo, nie zawsze tak się ułożyć. E, tutaj można jeszcze dać Mystika zamiast Syndjeda, zależy na kogo gracie. Estier 6 berserkerów, e, to jest ciekawe. Wątpię, że ktoś tak to gra. 6 e, berserkerów na pewno nie do w S -tierze. Myślę, że to jest trochę błąd. A tier, myślę, że to jest kompozycja najlepiej. E, na pewno nie Estier. 6% gierów. o co z tym chodzi? To są postacie, które skaczą wszystkie do przodu Wszystkie na ten sam cel i wszystkie biją z bliska Więc ciężko jest tą kompozycję po prostu zagrać i ciężko jest ją zagrać dobrze No ale bardzo łatwa kompozycja do zagrania, po prostu grałem pod Alafakery, fakery Wrzucamy mu najlepsze możliwe itemki. Czy ten red Bull tutaj jest potrzebny? To nie wiem, ja wolę grać Guinsoo oraz Hand of Justice Natomiast Blood Tistera ale Red Buff, no co, na co gramy. Jeżeli gramy na Nocturna, to myślę, że możemy też wrzucić tutaj właśnie Sword Breakera albo Silensa. Zależy na co gramy. Ale ten Red Buff, zależy. Nie jest to najlepszy item, myślę, ale można go tutaj wrzucić, tak jak kilka innych itemów. Predator z przejściem w late game'a, czyli w krystaliczne. Albo można też jeszcze przejść w Assassinów, tutaj zależy co Wam się ułoży. Najlepsze itemki na Kog'Maw'a to są właśnie Hurricane Red Buff, ale Giant Slayer niespecjalnie. Możemy tutaj też wrzucić właśnie Ginso, możemy wrzucić Ludenseko, możemy wrzucić Static Shiva, Ionic Sparka. Wszystkie te itemy będą na tej postaci dobre. i Będą się fajnie sprawdzać. No, bardzo łatwa kompozycja do zagrania. Hyper na czwartym poziomie pod Kog'Maw'a, nie próbujemy wydać za dużo golda, żeby znaleźć na trzeci poziom Rexa oraz Karnera, bo te postacie za dużo wartości nie mają. Później próbujemy dodać krystaliczną albo Steel Lux na ósmym poziomie. Łatwa kompozycja do zagrania, może się sprawdzać, jeżeli nigdy nie gra Koga, to łatwo powinniście kupić na trzeci poziom, bez wydawania zbyt dużej ilości pieniędzy i dlatego możecie przejść jeszcze w te droższe postacie. Co tutaj jest? czterech ranger, 3 shadow, 4 ranger w ogóle wraca ostatnio do mety, jest to A tier jak na razie, z możliwością bycia S tier, myślę, że te itemki też nie są najlepsze na Kindred, ostatnio nie zgadzam się z tymi itemami u tego gościa, co on podaje tę kompozycje może zacznę tworzyć swoje, ale generalnie myślę, że potrzeba tutaj... Rapid Fire Kanona na Kindred, żeby ona nie skakała w kupie miejsca swoim ultimate. Em. I jeżeli już macie Rapid Fire Kanona, to wtedy dodajemy Ginso i właśnie Hand of Justice, Blue i Infinity Edge. a Ale myślę, że Rapid Fire Kanon tutaj jest kluczowy, a nie Blue oraz Ginsa. Możemy też dać Serapha, nawet jeżeli ta postać jest D, albo tego Serapha możemy dać właśnie na Senna lub Ezreala. Morello na Sennie jest bardzo ważne tutaj, bo Morello, jeżeli nałoży się na Waszych Rangerów, to daje to taki sam efekt, jakby każdy z Waszych Rangerów miał red buffa. Możecie używać Brauma zamiast, albo w sumie każdego innego wardena na frontlinie. Kindred może być wybudowana jako AD albo AP w tym bildzie, to jest tam bez większej różnicy. Na frontlinie mamy Siona, na fr mamy też Senne, czyli mamy trzech Shadowów. Jeżeli macie więcej temków na postacie kierujące, to możecie wrzucić je na Ash i wrzucić na trzy gwiazdki Kindred, żeby wygrać grę. Kolejna, kolejna kompozycja to są glaciale Predatory. Tak samo możemy rolować pod kogmawa, ale nie musimy. Singet oraz Olaf to są wasze główne postacie kierujące. Tutaj już jest Hand of Justice. Ten build mi się o wiele bardziej podoba niż ten wcześniej pokazany. Seraph na Ezrealu bardzo fajnie zadaje wrażenia. I Singet właśnie na Morello. Taką kompozycja jest bardzo ciekawa. Ja ją akurat lubię grać. Myślę, że tej, itenki... tej, są jak najbardziej ok. Tutaj można wrzucić hasza albo Swordbreakera. Można też wrzucić Hurricane'a. Ale tej itemki jak najbardziej. Ok. Senna stawiamy tutaj. Dlaczego tak jest ustawiona ta kompozycja? Możecie zapytać, to jest bardzo proste. Senna ze swoim Morello odpala swojego ultimate'a we wszystkich, trafiając w Luciana. Luciana stawiamy na frontline'ie, żeby on zginął jak najszybciej. A jak już zginie, to będzie trzymane przy życiu, przez to, że Senna będzie miała głordę na i ona szybko nie zginie, dlatego Lucian będzie cały czas zadawał tam bardzo mocne obrażenia. W tej kompozycji znajdziemy trzech shadowów, trzech samonarów dwóch Sol bandów oraz dwóch mystików Bardzo tutaj można zagrać w tej kompozycji, głównie przez to, że zaczynamy właśnie z Shadowami. Myślę, że Kindred tutaj też można zagrać. Można zagrać właśnie Kindred pod kerry, jeżeli macie więcej itemków. Możecie zagrać Sion'a. Mountain jako... Tutaj nie wiem, chyba Wardenów nie będziemy mieć, więc ten malfight tutaj jest niepotrzebny. Wolałbym tutaj zagrać Sion'a możliwe, albo Amumu pod lepszego CCK. Właśnie malfight Amumu tutaj można Kindred można zagrać. 3 star. Senna też jest tutaj całkiem potrzebna. Senna fajnie się skaluje właśnie z Lucjanem. E, następna kompozycja Ocean Mage. Tutaj nie ma za bardzo co mówić najpopularniejsza kompozycja w ostatnim patchu. Ale teraz w sumie nie jest dobra. Nie polecam tej kompozycji grać. Jeżeli chcecie wygrać grę, to raczej tej kompozycji nie grajcie. Chyba że jesteście mega rolowani, Chociaż i tak będzie ciężko. E, I ostatnia kompozycja Eggroll. Czy nadal działa? Znowu mieszana uczucia. Jeżeli mega-shyper-rolujecie, możliwe, że wygracie, ale to jest raczej kompozycja pod top 4 i nie polecałbym jej. Mountain Mage. Mm, ogólnie Mage w, tej w tym patchu bym nie polecał, więc e, ta kompozycja no, też jest ok, Bardziej takie rozbudowane ma Mountain Mage mm, e, z wardenami. Czterech Wardenów tutaj mamy. Ta kompozycja już o wiele lepiej wygląda niż e, ta wcześniejsza, bo mamy lepszy front frontline i wtedy brand może zadać większą ilość obrażeń, ale nadal myślę, że to nie jest kompozycja tak dobra, jak ta wcześniej pokazana. to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, e, piszcie w komentarzu, co jeszcze chcecie zobaczyć. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.